Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mafia Solec i witam was bardzo serdecznie. Po roku, można powiedzieć, czasu, witam was na żniwach 2021 u mnie w gospodarstwie. Mister Adamo 15 oczywiście. Nie spodziewałem się, że ze mną teraz, piękne teraz. Koszuleczki, nie ma mojej żółtej, pięknej na ramionczkach jak zawsze. Adamo, żniwa u Bolka. Ale zielone spodenki są, więc to znak, że żniwa się zaczynają. Znajdujemy się przy naszym trzypeku, oczywiście trzypek już pod przyczepą, bo już można powiedzieć, że nakoszona. Prawie jeszcze tutaj dwa zbiorniczki, max góra trzy i pierwsza przyczepa na sprzedaż pójdzie. Do tego jest cały szpicherek, można powiedzieć ostatni zbiornik pojechał być dokoszony, bo tam troszkę jest po jęczmieniu czyszczony teraz zbiornik i tam w nim mamy właśnie pięknie przężytko, więc teraz ten ostatni zbiorniczek pięknie pójdzie do... O, szpicherek, jak już sami dobrze widzicie, jest praktycznie pełny. Tu mamy pszenicę, tu będzie jęczmień, którego jest nakoszony na razie jeden zbiornik. O, czekajcie, ja sobie łapecie zostawię. Oj, to uczucie piękne. Chodzi po złożu, witam bardzo serdecznie. Widzisz mnie? Musimy okienka pościągać, bo dalej będziemy sypać przężyto. Czekaj. Ja muszę odkręcić. Trzymasz je? Trzymam. Dobra. Bailando. Tylko czekaj, muszę tu ściągnąć. Kurwa, widzisz mnie? Czekaj. O, dobra. Leć, panie. No, na pojedzie. Wiesz co? Tu ci teraz przerzucę, uważaj. Kumba jedzie? O kurwa. Halo? A co to, to takie? Fantrak. O, fantrak. Pięknie będzie prasowanie później, jak nic. Dobra, dawaj następne, panie majster. Dobra. Przężytka, naprawdę dużo. Teraz ogółem kosimy przężyto po jęczmieniu, po to, żeby tutaj dosypać jeszcze z pół zbiornika. Masz? Żeby wyczyścić, bo będziemy dosypywać przyczepę, na której, no mówię, brakuje ze dwa zbiorniki, jedziemy to sprzedać, póki jeszcze jest młoda godzina. Dobra. I okej. Niech to sobie tutaj pięknie teraz wietrzy się. O. Także nie ma tragedii, powiem wam szczerze, bo tu koło domu było przężytko, zaraz pójdziemy w ogóle na nie. Było przężyto od Krzysia, drugoroczne, fakt, od Wronkowskiego, jak się dobrze nie mylę. To będę musiał jeszcze sprawdzić. I dosyć fajnie posypało, bo dało to około 3,5 tony, a to jest równe pół hektara do płotku. Odtąd do płotu, także naprawdę dosyć fajnie. Tu miało być, nie? Jo, tu jest ok, tylko postawmy to. Czekaj, jak my zawsze to robiliśmy. Dobra, tu chyba jak najniżej, bo żeby rurą tu dobrze podjechał. O, hizdyk widzę, słychać z dala, ale nie widać, bo kukurydza nam zasłania. Ogólnie bardzo dużo kukurydzy. Tragiczny dołek, ale to pojedziemy, to zobaczymy. Tu jak najprędzej będziemy wjeżdżać z talerzówką. Powiem wam, jest naprawdę mega ciężko z dobrą pogodą. Nie ma tak, swoje. Delicious normalnie. Lecimy wysypać na ten szpicherek. I tata ogin dali. Będzie im trochę przegarniać. Nie wiem, czy tu jest pełniutki zbiornik, czy nie. Nie zwróciłem uwagi.
ale już powiem wam, tak mi brakowało vlogów, że to totalna, totalna masakra. Nie, zobaczcie, bardzo ładnie muci. No, wczoraj jeszcze nie dało się na pewno kosić. Miało 14, a miejscami pod 15 na lekko. Niektórzy kosili, no ale to później może być nieprzyjemnie na skupach. Niestety pogody, tragedia póki co. Teraz na żniwa praktycznie popaduje co chwilę. I to zboże, kurczę, nie chce doschnąć. Zawsze już dwa dni owieje coś, dzień się pokosi i lipa. Teraz ogień na tłoki dzisiaj. Sieczkarnia już jest zdjęta, znaczy wysunięta do tyłu. I kosimy na słomę. Bo właśnie pszenżyt to ma najładniejszą, najbardziej czystą i dzięki temu już będziemy mogli sobie prasować, zbierać powoli, a tata będzie kosił dalej, bo później reszta idzie już z sieczką. O matko, trochę mnie tu nie było. Połasz czasu i no. Weź ten! Otwórz ją trochę, bo żebym nie zawadził jakąś tą. Na stacyjki nie przekręcili, proszę ja was bardzo. O, wyszło. Chcemy ją wyciągnąć teraz troszeczkę na środek. Będzie takie miarę słońce chyba, jo. O, stacyjka, bo nie przekręcono i już go trochę ściągło. Chcemy to przerzucić, bo tu jest na przyczepie takie 13-14, bo to było wcześniej koszone. Teraz dosypiemy jeszcze. Weź jeszcze jedną tą szuflę ze szpicherka chyba. Będzie trzeba. Czekaj, ja sobie tu globki położę. Dzisiaj tego vloga pierwszego takiego na szybkości, bo można powiedzieć, że zapierdol jak to żniwa. I ciągle coś za to przewalać, a to coś robić. I nie ma kiedy zawsze kamery nawet odpalić. Nie wiem jak będzie z filmem pod muzykę, bo tam chwilę pobiegłem, ale to wiecie, teraz jak będziemy sypać na przyczepę, to więcej czasu jest, bo przyczepa stoi i teraz tak to się biega. 5 ujęć i do chałupy trzeba wracać, żeby w szpicherku podgarniać. Ale słychać kombajny. Wszystko ogień na tłoki. Kuba też dzisiaj kosi dopiero rzepak. To jest masakra, żeby tak późno rzepaki były. Dzisiaj mamy który? Trzeci. Sierpnia. Najlepsze, że pszenica już poszła. Tak, pszenice poszły, a u nas jęczmień jeszcze. Teraz przyjdzie to szybciej idzie niż jęczmień. Jęczmień był jeden zbiornik nakoszony i to tak się dziwnie obijał. Więc, że tak powiem, zostawiliśmy, bo on niziutki, to wiecie jak to popadało, ziemi ciągło. Nie miał go jak przewiać. A przyjdzie to wysokie. Jest w miarę okej, okay. No gdzie nie gdzie się ta suma trafi, no. Gdzieś sito musi być dupnięte, no będzie. W tym roku już będzie trochę roboty z kombajnem, bo musimy ściągnąć header, musimy ściągnąć przednią oś, bo musimy się dostać do środka zaraz jak za wytrzęsaczem to idzie, za bębnem tym całym i spada to na tą taśmę, gdzie to podskakuje. Tam od razu na początku wyrżły się takie gumy. Prawdopodobnie... Co? W kombajnie. I... Chciałem tu zobaczyć. Niestety nie ma totalnie dojścia. Na kamerze może gdzieś tam wam teraz wrzucę, bo nagrałem. Mam nadzieję, że to dokleję. Wrzuciłem. Dałem radę sięgnąć tam ręką i przykleiliśmy to na taką żywicę, bo nic innego by tam zbytnio nie wytrzymało.
No i ta guma jeszcze póki pracuje razem z tym, no to jeszcze w miarę i nie leci. Bo tak to, jak mogliście na polu tu zauważyć, na przykład trochę zielonki było. Przez to, że właśnie tamtędy zapierdziela jak głupio. No niestety, no trzeba rozebrać dość sporo, żeby się tam, kurczę, dostać, bo oś cała, nawet ściągnięcie koła nic nie da, bo to trzeba tam od dołu całe wszystko to wyjąć, pod skrzynią jest wytarte i tam właśnie leci. Z roku na rok zawsze było z tym problem, ale nie aż tak bardzo jak teraz. Wytarło się już to naprawdę konkretnie. W tamtym roku jeszcze zrobiliśmy jakieś gumy, przynitowaliśmy blachy i to szło. Ale z roku na rok to się wyrabia i niestety no nie ma jak to zaradzić. Dobra, tu nic więcej to nie da. Czekamy na jeszcze jeden zbiornik do szpicherka. Na weź ta, podejrzyj ta, zobaczymy co z tym gumami się zrobiło. Łatwóż. Tam młotkiem puknij, żebyś to odbił. O, ja tu nie wezmę. Czekaj, to dobra, to, ale teraz jeszcze to. Cały ten przecież. Nie, tu trzeba wyjąć to. Zableczkę tam, no. To i to wyciągnę. Nie masz kombinerki? Masz. Już ścisłeś? Tak. Tutaj złapię je, tak. Odwinę do góry nogami może. Jaka ja to może tymi złapię. O, tymi ja. Do góry teraz. Chyba, żeby nie spadły te. Zdjęcie, żebym wiedzieli, kurwa, jak... Dobra, no dobra, to w takiej kolejności jest. No tak to połóż i od góry za... Od razu bolca, żeby nie spierdzieliło. Połóż na stole najlepiej. To jest jeszcze jakieś jedno. Dobra, to tak, to jest różnica. Góra, dół. Dobra, to napiszemy, że to jest, będzie widać po wytarciu raczej. No i? Chyba nie ma. Pierdoliła? A nie, tamta ładnie jest. Tamta była dobrze akurat, bo ona podchodziła. Czekaj. Ale ją trochę ruszyło. Tamta też jest. Też jest? Jest, jest. Bo ogólnie to jak my włączyliśmy, to to pracowało, nie? I ci powiem, kurwa, to zaschło i trzyma. W szoku jestem, patrz, wytrzymały. Teraz doleję, będzie akurat. Daj tu. Bo tu nie chcę na tej rurze stawać, bo już... No nie leć do końca? No jest, no masz kolanko przed sobą, tak? A, no to nie. Dobra. Teraz musimy, kurwa, tamto złożyć.
tu mam w ręku. Tak było. Pewnie trzeba to zgiąć za szeroko. O. Może poprostować ją, nie? To weź. Chciałem mu tak. Późno siał, bo ona nawet jeszcze kolby, kolby nawet nie wyrzuciło to jeszcze. Tamta już wjecha wszystko.
ja tym zjadanem. Ale tego pierwszego vloga zrobiłem sobie tak w miarę krótkiego. Znaczy nie wiem ile wyjdzie, bo i na kombajnie byłem i wszędzie. Zrobimy sobie ze szpicherka tutaj, z pasówki. Teraz biorę, siadamy w ciągnik i zapierdzielamy. Już sypać na pole, bo jak widzieliście na mierniku pokazywało 8-9. Różnica pomiędzy tym zgniatanym jest około 2% wilgotności, no więc ma około 11-12, więc jest ok, już to testowaliśmy i możemy walić już na przyczepę. Prawdopodobnie zasypiemy dwie, wtedy jutro rano z nimi na skup, jeszcze dzisiaj tak najwyżej pożyczymy jedną i bierzemy się za słomy. My już wprawdzie, także ja tu teraz już zaraz się biorę za kolejnego vloga. Dobrze, kupiłem sobie 3 baterie do GoPro, więc tu nie problem, bo na jednego vloga starcza mi jedna bateria. No, na upartego jeszcze jeden zbiornik wejdzie. Najgorsze, że tu tak nisko. Wręcz już teraz to jestem wysoko i dlatego mam tak nisko i trochę tu ciężko zrzucę. No ale przy normalnym dużym przejeździe, jak wcześniej było, wraz z poprzeczniakiem, wychodzi idealnie pełniutki zbiornik. Tutaj brakuje jedynie tylko i wyłącznie poprzeczniaków. Całe szczęście w tym roku tak w miarę zdrowo. Trochę wzięli się za tą miotłę. Tutaj od Patryka. Patryk przyjechał doradzić, czym popryskać, co ogarnąć. Wiadomo, bez ścieżek i w ogóle to czasami gdzieś pomija, gdzieś jakaś lanca gdzieś nie trafi, ale i tak nie ma tej miotły tyle, co w tamtym roku, jak widzieliście sami w poprzednich latach, też wszystko jednego sezonu nie zwalczy. Ale i tak jest progres. Miotła jest jedynie na dołku albo tam, gdzie woda stała, gdzie było mokro, no ale na tego to już niestety nic nie zaradzimy, więc naprawdę nie ma tragedii. Też się tak nie kurzy, zawsze gdy tych kwasów tego wszystkiego było, cholerstwo się tak kurzyło tu, że nie szło zwalać, dlatego ja tu mało kiedy zawsze ogarniałem to zboże, bo gdzieś tam na otwartym powietrzu jeszcze ten kurz mi tak nie robi jak w zamkniętych. O, mamy końcówkę. No i tam pod jęczmień. O, tam na dwa zbiorniki jest i dwa zbiorniki tam będą, dobra. Bajeczka. Także co, w tym pierwszym vlogu to by było. O, dziękuję ci serdecznie. Młody, dobry człowieku. Dzień dobry, powie, klapka poda. Tak. Także w tym pierwszym vlogu to było na tyle. Wszystko tak na szybko. Ale miałem nadzieję, że w następnych vlogach sobie. Pozdrawiam mamę. Już pogadałem, także lecimy składać rurę i widzimy się w kolejnym vlogu. Na razie, strzała, elo!